Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku Widać Czujniki na moim kanale z Oculus Rift. Wiem, trochę to trwało, ale to naprawdę nie jest tak prosto znowu uruchomić. Są dwie kamery, które mnie obsługują, w sensie obsługują to. Trzecia obsługuje hełm, a czwarta mnie nagrywa. I nie wiem, iloma kablami USB tak naprawdę jestem podpięty pod kompa, żeby to wszystko działało, bo tego nie liczyłem! Nieważne, wejdźmy w grę! To jest The Lab. Coś nacisnąłem, niechcący. Mam tutaj to, więc stoję też sobie w środku i chyba będzie wszystko funkcjonować. W pokoju musi być troszeczkę ciemniej niż zwykle, z tego względu, że kamery muszą to widzieć bardzo dobrze. Dlatego jest po prostu ciut ciemniej. Ciemniej. Po trzecie czy po czwarte, już nie wiem ile tych punktów wam wymieniłem, jestem dalej od mikrofonu, więc może być lekki pogłos, ale to jest nieważne. Grajmy w końcu. Czy tu faktycznie... Nie. Hej, patrzcie, to jest ten taki piesek. Zaraz wam pokażę, co z nim można zrobić. Można wziąć łuk i Mati sadysta. Chodź tutaj, do mnie. Przepraszam. Ej, patrzcie. Nie chcę. Albo jednak chcę. Patrzcie, nie wolno. Ej, no przecież ginąłeś ostatnio. Właśnie. Ale on się włącza za chwilę, także... To nie było niehumanitarne, to było całkiem ok. Wiem, co to jest to, w sensie w to grałem. W to też grałem, próbowałem, ale nie ogarnąłem. Idziemy sobie najpierw tutaj. Weź ten, wyrzuć to. Dobra, nieważne. Idziemy tutaj i zagramy w strzelanie z łuku, bo to jest najfajniejsze chyba w sumie. To znaczy, miałem tylko to uruchomione, w sensie te trzy takie pierwsze, a tam z tyłu nie byłem i tam nic nie uruchamiałem, ale to może na drugim odcinku, ja nie wiem, zobaczymy. I ogólnie naprawdę spoko to działa. I jak na, wiecie, w porównaniu do HTC Vive, który ogólnie kosztuje 4 koła, to tego koszt wyniósł około 200 zł, bo jeszcze jest trzecia kamera, której nie uruchomiłem, bo już nie chcę mi się pieprzyć z tym. To jest 200 zł i naprawdę można w to sobie całkiem spoko pograć. Czy to nagrywa ok? No, widzicie ludku, widzicie mnie i dźwięk chyba się też najprawdopodobniej nagrywa, więc ok. Tu mamy swój łuk, który można przekładać z jednej ręki do drugiej i na przykład strzelać także w tą stronę, także jest całkiem spoko. Ale wiecie jaki jest bajer? Taki, że w tą stronę nie mogę strzelić w ten sposób, że mi to światełko zniknie za głową, bo wtedy łuk wariuje, widzicie? Bo kamery nie widzą światełka. Jezus, coś strzeliłem niechcąc. Więc w tą stronę trzeba strzelać w ten sposób. I to jest bajer życia. Dobra, ale przejdźmy do... Najpierw treningu. A właśnie w ten sposób. No i balony, ble, 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 ble. Gdzie jest łuk? Jezus, uciekł, bo nacisnąłem niechcący trigger. Tu nic nie wolno naciskać w sumie. Cześć. Padłeś! I nie powstaniesz. Chodźcie! Come to me! Czekajcie, ta horda na sam początek, ja nie wiem, czy mi się uda teraz ją przejść. Na sam początek jest stosunkowo prosta, więc uwaga! Celność Matiego dzisiaj jest strasznie porażająco słaba, ale może się udać! No, dlaczego to minęło? No właśnie! Czekajcie, tu biegł? Ja już go słyszałem w prawej słuchawce, ja tą bestię słyszałem, ja wiedziałem, że on tutaj gdzieś będzie. Tam biegnie, uwaga! Chodź! Nie? To przyjdź tutaj. Przyjdź, bo ja nie mam fatycy. Wow! I balon. Haha, 5 punktów. Tylko, że zdrowie bramy, te balony odnawiają, bo wam nie powiedziałem. Odnawiają zdrowie bramy. Tylko, że na razie mam i tak full, więc jakby nic więcej do niej nie pakuje. Temu trzeba ponownie strzelać, właśnie. Tutaj biegnie. Czekajcie. Chodź. Chodź do mnie. Jaki sprytny fest. Jaki kurcze chojrak. Następny. Chodź tu. No bez jaj, stary. Naprawdę? I widzicie? Oj, teraz będę sobie mógł spokojnie odnowić życie bramy. O tak! Mam wrażenie, że troszkę ten wtyk Bluetooth nie działa dobrze, bo obsługuje te urządzenia, w sensie Move'a obsługuje, akcelerometry, wszystko i obsługuje słuchawki. Ja mam wrażenie, że jest trochę spóźniony. Muszę załatwić szybszy Bluetooth jakiś do kompa. Nie! Dobrze, że nie strzeliłem w tą beczkę. Dobra, daj mi balon. O właśnie, zdrowie bramy naprawiamy. Jakaż zwiecha była ostra. To przy tym nagrywaniu dziwnym. Jak tego nie nagrywałem, to nie było. Dobra, ale nieważne. Chodźcie do mnie! No patrz, jaki headshot wsiadł. Drugi raz, Jezus, ale się przewracają dzisiaj. To jest tak niesamowite. Fajna zabawa, naprawdę, takie. Dużo gier jeszcze nie ogarnąłem na tego Move'a, bo ja to jako taką uruchomiłem przedwczoraj chyba. Coś takiego, że mi to zaczęło działać tak, jak to faktycznie powinno. No,
Mati ma skilla! A powiem wam, że na mówię to jest chyba nieco trudniejsze niż na takich... Cześć! Ziomek! Chodź tu! Wracamy! Zdrowie bramy! O tak! Ile tam tych jeszcze fal mam? 6 na 8, ale jestem dobry, niesamowity jestem! Po prostu średniowieczny łucznik Mati. Łucznik Mati? Tak, łucznik. Dobra, come on chłopaki! Cześć, czemu mi obraz zniknął? BOOM! Rozniosło was, a ciekawe jak wyjdę tutaj. Chłopaki, będzie boom. Awesome! I'm the best. Najgorsze jest to, że niestety... Muszę już ich tak spalić, bo ich trochę za dużo. Płońcie! Dobrze. Najgorsze to jest fala 6 na 8. A ja zużyłem już tutaj wszystkie obronne rzeczy, słuchajcie, na te fale pierwsze. Ale powiem w sekrecie, że już mi się to udało przejść. Także spoko. Trzeba ich tłuc od razu. Dobra, spadnę hełm. Zanim mi tu przyjdą, bo jak ich przyjdzie więcej, to później już jest po ptakach. O! Stary, nie! Dobra, hełm padł. Okej. Jest! Udało się! Czekajcie, bo mamy zwierzę. Przez to nagrywanie coś już nie wiem, coś nie wydala, może karta graficzna nie wydala. Bo karta graficzna jako tako, ona nagrywa, nie? I może przez to troszeczkę czasem lami, bo nie daje rady. Może tak być, nie wiem. Jednak tego move'a obsłużyć, te dwie dodatkowe kamery, wszystko przez taki serwis robić dodatkowe... Wow! Chodź tu. No kurde, nie mogę do niego trafić. No, bez kitu. No, dziękuję, horda pokonana, ale jeszcze to nie koniec. To jeszcze nie koniec. Zdrowie bramy, udało się. Jaki mój wynik? 1480. Słuchajcie, wracamy do tutaj. W takim sensie tam wracamy, bo żeby odcinek był ciut dłuższy i urozmaicony, to zagramy w jeszcze jedną fajną grę. W sensie w tym materiale. W następnym może obczajmy jeszcze coś innego. Ale wszystko się okaże. Nawet to jako tako działa. Okej, okay, tu mamy to. Cicho! Stara, daj mi spokój. Ogólnie tutaj poruszanie jest do tyłu takie troszeczkę skomplikowane, bo trzeba się wycofywać tak powoli na tym mówię. Bo nie mogę się obrócić, bo widzicie, gubi sterowniki. Już mnie te lampy wtedy nie widzą. To taki jest lekki minus. Ale to wszystko jest do zrobienia właśnie w ten sposób i jestem na tyle. Nie wiem do czego jest jakby to... Nie mam pojęcia, na razie spieprzajcie, na razie idę tam, gdzie to, jaki był plan na dzisiejszy odcinek, taki, żeby jeszcze to zrobić, o właśnie, no i to ja rozumiem, a zapraszam was na już kolejny odcinek, bo mam zamiar na stojąco przejechać takie kowadło, takie do pożygania troszeczkę, ale ja to zrobię. I tutaj, ogólnie, jestem w środku, taki nie wiadomo czego i mam ochronić swój statek, ja ten statek zabieram. Mam go tutaj, wezmę go na ten czujnik, bo ten czujnik jest bez wibracji, bo go rozkręciłem i wywaliłem silniczek, w sensie troszeczkę tylko, no w sensie odpiłem kabelek, bo już mnie denerwowały te wibracje. I tutaj, klasyczny i nieskończony, dosiągnij, nie, tu klasyczny, patrzcie, dajecie klasyczny, uruchomiłem ten klasyczny czy nie? No uruchom to, Mati, co się podziało? A, dobra, teraz. I w taki oto sposób mamy rundę 1, 2, 15 i wystarczy celować w te statki, znaczy w to coś i to jakby z automatu strzela. Kompletnie nic więcej nie trzeba robić, słuchajcie. Znaczy w takim sensie, że przydałoby się jeszcze unikać tych wszystkich czerwonych kulek, które was wysyłają, w sensie, ale unikać ich nie muszę swoim ciałem, tylko unikać ich muszę swoim statkiem, czekać. Tu mam jakieś coś niebieskiego, nie wiem. Naprawdę, na ekranie to nie wygląda tak może bardzo, bardzo super, bo to macie jednak na płaskim, ale ja tutaj się czuję, jakbym był między tymi kulkami i jest to kozackie. Uwaga, bo muszę przynajmniej pokazać, że przejdę przynajmniej pierwszą falę. Dawajcie statek! Tryb klasyczny. Mati wam pokaże, jak się gra. To jest mistrz tej gry!
Ja ogólnie liczyłem, iloma kablami USB jestem podpięty do kompa i wyszło mi, że około chyba 6 sztuk. W sensie cały ten system. Dwie kamery, GoPro to jest 4, to jest 3. Później Oculus to jest 4. Bluetooth, w sensie taki adapter Bluetooth to jest 5. I wszystko musi działać. I działa, tak jest. Czekajcie, pieroński kozak wziąłem, to niebieskie, nie wiem do czego w sumie to służy tak totalnie, ale udało się. Czekajcie, bo oni wysyłają jakieś głupie miny we mnie, a to mi się nie podoba. Naprawdę! Czekajcie, bo nie. A, w ten sposób, dobra. Cicho, umieraj. No strzelaj po nim, dlaczego tego nie robisz? Dobrze jest. Jezus, ledwo uciekłem. Szedłem z życiem. Prawie. Dobra, jestem tak daleko, że tak daleko to... O, i przyszedł boss, to wam chciałem pokazać. Ten pieron to jest... Weź to, dobra. No, to trzeba po nim strzelać, ogólnie. Właśnie, w ten sposób. Ale on jest dobry, bo on się teraz naładuje. Jest taki... Dobra, i teraz ja muszę wyminąć to wszystko, to całe gumbo. I... Gień! No, ewidentnie się coś przycina przez to nagrywanie. Czekajcie, bo on to znowu wysłał. Jezu, biedny mój komputer. To co? Przegrałeś! Fuck you. Dobra, fala 1, teraz fala 2. To już jest hardcore. To jest ogólnie opcja Boże kochany ratuj. Wow, no widzicie, Jezu. A dajmy jeszcze raz, znaczy w sensie może nie jeszcze raz. W sensie wróćmy sobie do laba. No widzieliście, jak to wygląda, to jest tak na płaskim ekranie, to nie musimy się bawić zbyt długo, żeby wam... Tylko chodzi o to, żeby wam to pokazać i koniec. I na tym zakończymy. Ale przejdziemy jeszcze. W sensie, powędrujemy po tym labie. I możecie napisać w komentarzach, co ograć. Tego nie ogrywam, bo to jest dziwne. Ja tam byłem, próbowałem coś z tym zrobić. A co to? Wow! O, patrzcie. Cicho, chodź tu. Chodź tu. Gili. Masz aport! Pieroncu, a mogę cię złapać? Gili, chodź tu. A wiesz co porobimy? Do czego to służy? Aport! To do czego służy? Nie wiem. Porobiłem bałagan tutaj ogólnie. Chodź. To można jakoś włączyć czy coś? Jak to wyrzucę, to leci? Fruń! Nie chcesz, to nie. Dobra, jeszcze to. Ej, ale awesome! To jest do tego! Gdzie ty jesteś? O, tak nim steruję, dobra. Chodź tu. Ej, to tego nie ogarniałem. A mogę jakoś strzelać? Ale super! Bum. A czekajcie, w siebie? Ja naprawdę nie wiem, jak się tym steruje. Dobra, wyrzuć to. Wyrzuć to! Jak to mam wyrzucić? Powiedziałem, wyciep to. Dobra, nie chcesz, to się straj. O! Nie wiem, co zrobiłem. Nie można tego wyrzucić, ale gówno. Dobra, idziemy. Tam widzę coś. Gdzie to widzę? Tu. To mnie jara. Ej, ale świetna zabawa. Szpult. Jeszcze. Dobra, nadal nie wiem, na którym przycisku przy tych move'ach się to wyrzuca. Ale załóżmy, że tego nie można wyrzucić. Wyrzuć to! Dobra, nie chcesz to się... O, ale można wziąć coś innego. Można wziąć łuk i znowu dogonić typa. Gdzie jesteś, piesku? Ej, tam można sobie strzelać. Ciekawe co, jak się trafi. Trzeba być geniuszem, żeby trafić. A co jak załatwię, czekajcie, załatwię pracownika. Dobra, nie udało się. Ale pracownika chcę załatwić, chodź tutaj. O, ho, 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 ho. Co się mam tłumaczyć? No, nie wiem, posprzątajcie. Czekajcie, muszę się tak wycofać. No, co tu jest? Tu nie wiem, możemy to... O, jakaś automatyka, robota, ja nie wiem, weź to włącz. O, mogę to podświetlić, awesome.
Dobra, ale to wszystko w kolejnym odcinku. Tutaj też są jakieś rzeczy. Tu sobie mogę włączyć, sam nie wiem co, jakiś kosmos. Tu sobie mogę włączyć co? O, tu typa mogę porozbierać. Dobra, ale to jak się wam spodoba, to zrobimy po prostu kolejny odcinek. A tutaj co jest? A tu jest to chyba łaskotanie psa, słuchajcie. Tak? Tak, to było na samym początku. Dobra, to w tym momencie to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapę i widzimy się w następnym odcinku. W którym to? Nie wiem co przejadę, ale chcę na stojąco chyba kolejkę załatwić. Także będzie grubo. Trzymajcie się, cześć!